Po wielu latach oczekiwań na kompleksowy remont ulicy Unijowskiej pojawiły się nowe informacje. Wybrano już wykonawcę tego zadania. O tą przebudowę postulowała wielokrotnie pani marszałek Dorota Eryl, dzisiaj wiceprzewodnicząca sejmiku. Postulowali mieszkańcy, władze się radza. Problem bezpieczeństwa, dojścia do szkoły jest tutaj niezwykle istotny. Inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 479, ulicę Unijowską od granic miasta Sieradza do cmentarza. A droga, jak widać, uczęszczana, obciążona ruchem i jedna z ostatnich dojazdowych do Sieradza, która wymaga modernizacji. Przygotowaliśmy dokumentację, przewidzieliśmy prawie 15 milionów na tą przebudowę 2,5-kilometrowego odcinka tej drogi. Każdy, kto się tą ulicą przemieszczał, a nie mam wątpliwości, że każdy z nas, wie, że największym problemem jest brak ciągów pieszych dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, i jak jedziemy samochodem, wiemy, jakie to jest niebezpieczeństwo. Jesteśmy w pobliżu szkoły, tutaj przechodzą dzieci, także ta inwestycja jest absolutnie potrzebna. Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy odcinka o długości około 2,4 km. O szczegółach prac opowiedział Sławomir Niżnikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Będziemy modernizować nawierzchnię, będzie to nowa konstrukcja, będzie chodnik na całej długości po jednej stronie, po dwóch stronach pojawi się chodnik od szkoły do centrum miasta. W rejonie szkoły poprawimy bezpieczeństwo poprzez wybudowanie, uruchomienie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w miejsce wyniesionego przejścia. Są projektowane zatoki autobusowe, 6 sztuk, skrzyżowania z drogami krzyżującymi się z naszą drogą, poprawa odwodnienia. Remont odcinka ulicy Unijowskiej ma rozpocząć się w maju. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku.